Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj powiem Wam, dlaczego American Truck Simulator schodzi na psy. Zapraszam. Pierwszą rzeczą na pewno jest to, że nie ma wprowadzanych nowych ciężarówek. Mamy tylko cztery ciężarówki, które są tylko dwoma markami. American Truck Simulator jest za mało marek, są tylko dwie marki, jest tylko Kenworth i tylko Peterbilt. Więc, no, moim zdaniem jest to za mało. Mogli się by bardziej postarać. Rzucając na oczy, że są marki ciężarówek amerykańskie, takie jak Volvo, Scania, czy też inne, które rzucają się w oczy. No więc, przepraszam, sorry SC Software, ale jeżeli tak będziecie pogrywać z graczami American Truck Simulator, tak daleko nie zajedziecie. Bo taka mała ilość ciężarówek, no na pewno graczy do tej gry nie przyciąga. Zastanawialiście się, dlaczego gra nawet na najwyższym poziomie graficznym, na najwyższych ustawieniach wygląda do dupy? Ja też się zastanawiałem, ale nie wiem dlaczego. Ponieważ wszystko, jak widzicie, tam dalej jest poharatane. Czy wy to widzicie? Ja nie wiem, ale teraz wklejam wam zdjęcie z ciężarówki z Eurotrucka. W tym momencie i porównajcie sobie ciężarówkę z American Trucka. Czemu tutaj tekstury są takie dziwne, poharatane, nie są takie płynne, gładziutkie, tylko no widzicie, no one są bardzo poharatane. To też odpycha graczy, bo jak sami widzicie, no grafika jest na najwyższe, praktycznie na wyższe się nie da, więc to może być też taka rzecz, która graczy odpycha. O ile w ETS-ie jest dużo serwerów, to tutaj jest wielkie, wielkie bagno. Jest tylko jeden serwer Europy, gdzie jest bardzo mało ludzi i to może też być odpychające. No, przepraszam. Było tutaj wcześniej 5 serwerów, albo przynajmniej 4, a teraz już ich nie ma. To o ile w ETS-ie trole na multiplayer są jakoś temperowane, to w American Truck Simulator już tak kolorowo nie jest. Nie, no wyobraźcie sobie, jest tylko jeden serwer, gdzie jest tylko jeden serwer, gdzie tylko są połączone wszystkie funkcje z serwerów Eurotrucka, czyli nie ma serwera No Collisions, nie ma serwera No Cars. Nie ma serwera, na którym jedziemy 90, jest tylko jeden serwer, do którego jest to wpakowane, więc nie ma serwerów różnych, które są, no powiedzmy sobie szczerze, potrzebne, ponieważ ktoś, kto nie lubi troli, niestety, no nie pojedzie sobie na tym multiplayer. To też może być jedną z tych odpychających rzeczy. Powiedzieć wam coś? Jeżeli chcecie trollować w ATS-ie albo lub ktoś trolluje was, to What up? wiedzcie, że bana nie dostaniecie. A dlaczego tego bana nie dostaniecie? Jak będziecie kogoś tutaj trollowali? Dlatego, że admini śpią. Co z tego? Tutaj nie ma w ogóle adminów. Co z tego, że jeżeli kogoś zreportujecie, na przykład za jakieś blokowanie czy reumangingowanie, jak tak czy tak, co z tego, że zgłosiliście reporta? Jak na tym serwerze to jest jedyny serwer, nie ma nawet jednego admina. Już to z Hoxterem sprawdzałem. Sprawdzałem to jeszcze z jednym kumplem. I nie ma tutaj admina. Nigdzie. To jest serwer bez administracji. A co jest tym najlepsze? Że nawet jeżeli nagracie filmik o trollach, no i wrzucicie to na trag.mp do administracji, to wiedzcie, że tak czy tak wam to nic nie pomoże. Dlaczego? Dlatego, że administracja, no, robi sobie jaja z American Truck Simulator i, no, zgłoszenia nie są przyjmowane. Dlaczego? Dlatego, że już tyle razy nagrałem z kumplami, nagraliśmy tylu troli tutaj w tej grze. I co się okazało? To, że niestety, ale no, zgłoszenia
przez 3 tygodnie do tej pory nie zostały odczytane przez administrację Track MP. Kolejną rzeczą, która odpycha, jest na pewno, ale to na pewno, za mało stanów. Niby skal mapy pozwala jeździć długo, ale co to daje, jeżeli nie ma tutaj tylu miast, tylu stanów. Przynajmniej SS Software mogłoby się postarać o dodatkowe dwa stany, które wprowadziliby za darmo. No niby jest ten New Mexico. No ale niestety, no... Ciekawości to tutaj nie daje. Powinny być przynajmniej dwa stany, które by były od razu po premierze gry wprowadzone do nich. A co się okazuje? Każą nam płacić za dodatkowe dwa stany, które są naprawdę te dodatki drogie, no powiedzmy sobie. Ktoś o cienkim portfelu nie zapłaci za to. No więc, gdzie tutaj sprawiedliwość? Jeżeli chodzi o dodatki. Dodatków jest bardzo mało. Bo jest ich tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem dodatków do ATS-a, które wnoszą co? Tylko nudę. Nic więcej. Dlaczego tak? To trzeba zadać pytanie twórcom gry. Nie wiadomo. Kolejną rzeczą cena tych dodatków. Bo kurde, no niby jest ten dodatek Arizona, który jedyny chyba ze wszystkich jest za darmo, ale co z tego, jak jakiś dodatek Heavy Cargo Pack kosztuje 8 dych. No zobaczmy, no co tutaj. Nowy Meksyk 4 dychy. No to tak trochę jak na taką grę, no to słabo. Ostatnią chyba rzeczą, która odpyka najbardziej, jest to, że sama gra kosztuje 70 zł. Bo co z tego, że tyle kosztuje, jak sama cena już odpycha... Sama cena już odpycha graczy. Niby jest trochę może więcej, trochę tych całych ocen tej gry, ale no... Więcej tych pozytywnych ocen gry, ale to są oceny gry po premierze. Jak na screenach gra wygląda wspaniale w prawdziwym życiu. W rzeczywistości, jak w nią zagracie, nawet na tych najwyższych detalach, nie jest zbyt dobrze. W czym problem? Nie wiem. Czemu ATS podupada? Już wiecie. Za mało SS Software inwestuje w ten produkt. Inwestują tylko i wyłącznie w Eurotracka, który prędzej czy później, no trzeba sobie powiedzieć, gra już ma 6 lat prawie i no SS Software się musi postarać o coś lepszego. Ja nie mówię, że mi się znudził ETS, ale no za kilka lat ta gra no, na pewno upadnie, a wtedy już... Na ATS-ach będzie wtedy za późno. Już wtedy może SS Software powinien zrobić World Truck Simulator. Symulator wszystkich ciężarówek na świecie. Afryki, Ameryki, Europy, Azji. No nie wiem. No więc trzeba... SS Software sobie samo musi zadać pytanie. Dlaczego? No ale już widać, czemu ich produkt podupada. To były te wszystkie moje demonstracje, czemu ta gra podupada. No więc co? Ja się z wami żegnam. Do kolejnego odcinka. Zostawcie suba. Na razie, cześć.